Szczecineckim Zamku podsumowano 5. edycję programu Działaj Lokalnie. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. To już po raz piąty, 5. edycja programu Działaj Lokalnie w powiecie szczecineckim, a dzisiaj uroczysta gala, na której podsumujemy właśnie nasz program. W tym roku ruszyliśmy od kwietnia, kiedy to ogłosiliśmy konkurs, na który odpowiedziało 12 organizacji, grup nieformalnych ze swoimi autorskimi projektami. Komisja miała bardzo poważny orzech do zgryzienia i na podstawie dwuetapowych prac wybrała ostatecznie 6 pomysłów do realizacji, 6 projektów z powiatu szczecineckiego. Powiedzmy, że w tym Działaj Lokalnie miasto jest trochę poszkodowane. No niestety, jak gdyby głównym obszarem działania są małe społeczności do 20 tysięcy mieszkańców, ale z racji tego, że nasze stowarzyszenie Fundusz Stratwa Szczecinek no jest ośrodkiem Działaj Lokalnie, to możemy też niewielką część dotacji przeznaczyć na działania w Szczecinku. W tym roku będzie kolejna odsłona? Plany na razie są, a co będzie, zobaczymy. Godzisław nie po raz pierwszy wystartował w programie Działaj Lokalnie. Owszem, jest to nasz czwarty bodajże projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie z funduszu Tratwa. Tym projektem jest boisko do piłki siatkowej. Jak się udało to zrobić? Czy wszystko poszło w terminie? Były nieznaczne opóźnienia spowodowane pogodą, było dużo deszczu, no i niestety ciężko było, ale daliśmy radę wszystko zrobić wspólnymi siłami. Ile osób było zaangażowanych w projekt? Ciężko powiedzieć, naprawdę było dużo osób, dużo wolontariuszy, jak i dużo osób takich, które nie są w stowarzyszeniu, a jednak tam pomagały w tym projekcie. A teraz kto z tego korzysta? Wszyscy, mieszkańcy, osoby, które są przyjezdne, mają ochotę pograć w piłkę siatkową, pograć w siatkówkę sobie, idą na boisko, grają, wszyscy się cieszą, bawią. Będzie kolejna odsłona Działaj Lokalnie, startujecie? Nie wiemy. No jak to? Wie pan, czas, niestety pracują niektórzy, ale podejrzewam, że jeśli będziemy mieli jakieś pomysły, chęci, to wystartujemy. No w Godzisławiu pomysłów nie brakuje. No jak do tej pory jakoś mieliśmy pomysły udane, mniej udane i jakoś to do przodu idzie. Dziś w wieku 70 lat w szpitalu w Wałczu zmarł Wiesław Adamski, znany na całym świecie szczecinecki artysta, malarz i rzeźbiarz. Był absolwentem Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu u profesorów Olgierdra Truszczyńskiego i Magdaleny Więcek-Wnuk. Swoją szczecinecką pracownię prowadził od 1977 roku. Jego dzieła znajdują się w wielu muzeach świata. W Szczecinku spod jego dłuta wyszedł pomnik Józefa Piłsudskiego, a także obelisk żołnierzy wyklętych, poidełka na deptaku i kilka pomniejszych dzieł. Był aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego w mieście. Rada Przyjaciół Harcerstwa jest organem wspierającym działania chówca ZHP w Szczecinku. Podczas spotkania w środę mówiono głównie o niezbędnych remontach w stanicy harcerskiej w Drężnie. Ta sztandarowa placówka szczecineckiego chówca potrzebuje stałych nakładów. Członkowie rady, a są to samorządowcy i przedsiębiorcy, nie szczędzą sił i środków na ten cel. Działalność chówca mogą też wspomóc osoby fizyczne, przekazując 1% swojego podatku dochodowego. Wystarczy w rocznym zeznaniu PIT wpisać KRS numer 00002788582 i w informacjach uzupełniających dopisać chówiec Szczecinek 1300. Burzliwy wiek 18 to kolejne spotkanie szczecineckich pasjonatów historii w ramach projektu edukacyjnego Pomorze, jakiego nie znamy. Prelekcję poprowadził Jerzy Duć. Wiek 18 był bardzo bogaty w wydarzenia, również w ówczesnym Szczecinku. Prelegent powiedział też o karetach króla Jana III Sobieskiego, które za sprawą ówczesnego właściciela radacza trafiły tam do kościoła i zostały przerobione na ambonę. Thank you.
środę odbyło się kolejne spotkanie klubu na obcasach. Tym razem licznie zgromadzone panie miały okazję wysłuchać wykładu na temat szeroko rozumianej mody. Wykład poprowadziła Joanna Brzegowy, osobista stylistka. Każda z pań miała okazję zadać prelegentce pytanie. Pytano między innymi o to, w jaki sposób znaleźć swój styl, jak odmienić wizerunek i jak dobrze czuć się każdego dnia. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zabrakło miejsc. Tradycyjnie już zespół tańca współczesnego Rebelia zorganizował w Kinie Wolność koncert noworoczny. Szczecineckiej publiczności, która szczelnie wypełniła salę, zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne zespołu. Wspaniała gra świateł, współgrająca z choreografią, sprawiała niesamowite wrażenie. Wystąpiły również wokalistki ze studia wokalnego Krzysztofa Ognia Leśniewskiego. Fragmenty koncertu w dalszej części programu i na naszej stronie internetowej. W środę 8 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szczecinek. Radni dokonali zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, podjęli decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zajmowali się też sprawami związanymi z reformą oświaty. Retransmisja obrad na stronach internetowych Urzędu Gminy i Telewizji Zachód. W hali sportowej przy gimnazjum nr 2 na ulicy Wiatracznej rozegrano Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Do zawodów zgłosiło się 7 drużyn. Zwyciężyło gimnazjum nr 2 przed gimnazjum zbornego Sulinowa. Na trzecim miejscu zespół z Białego Boru, a na czwartym gimnazjum nr 1 Szczecinek. Od 5 do 7 miejsca kolejno uplasowały się gimnazjum nr 3 Szczecinek, Turowo i gimnazjum społeczne. Rozpoczęły się Mistrzostwa Szczecinka w szachach klasycznych, do których zgłosiło się 12 zawodników. Zmagania będą trwały ponad 2 miesiące. Partie będą rozgrywane przez 2 dni w tygodniu. Każdy z każdym będzie grał mecz i rewanż. W sumie rozegra 22 partie. Mistrzostwa dla dzieci rozpoczną się w późniejszym terminie. Na kortach krytych Regionalnego Centrum Tenisowego odbył się halowy turniej klasyfikacyjny Skrzatek i Skrzatów. W rywalizacji wzięli udział tenisiści z Gdyni, Gdańska, Gorzowa, Koszalina, Słupska, Szczecina, Stargardu, Poznania, Trąbek Małych oraz Szczecinka. Mecze półfinałowe stały na bardzo wysokim poziomie. Rozstawieni gracze, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, podzielili się pucharami. Jeszcze w roku ubiegłym występem w Koszalinie Gimnazjum z Turowa wywalczyło awans do półfinałowego turnieju koszykówki dziewcząt gimnazjady Szkolnego Związku Sportowego. Drugim zespołem, który uzyskał awans do półfinału, było Gimnazjum nr 6 w Koszalinie. W meczu o prawo walki o finał gimnazjalistki z Turowa pokonały koszalinianki 36-25. Od początku meczu kilkupunktowe prowadzenie Turowa utrzymywało się do końca spotkania. W zespole szkół nr 1 po raz trzeci rozegrano turniej w i poza ekranem. Jego pomysłodawcami i organizatorami są uczniowie tej szkoły. Turniej w i poza ekranem odbywa się u nas już po raz trzeci. Pomysłodawcami są nasi starsi, o rok starsi koledzy, którzy obecnie są już studentami.
na czym to wszystko polega. Odbywają się rozgrywki w tym roku w trzy turnieje, w trzy tytuły: League of Legends, FIFA 17 oraz Hearthstone Heroes of Warcraft. Oprócz tego, że uczestnicy biorą udział właśnie w takich rozgrywkach, to młodzież, która do nas przychodzi, ma możliwość zagrania w inne gry, które dla nich przygotowaliśmy. Gry retro, gry popularne też w tych czasach, typu CS. Również grają w gry konsolowe, uczestniczą w konkursach z nagrodami, w konkursach zręcznościowych, ponieważ gry mimo wszystko to nie tylko jest rozrywka, ale również umiejętności zręcznościowe, strategiczne, logiczne i tym podobne. Kto bierze udział w tych rozgrywkach? Uczestnikami jest młodzież w przedziale wiekowym nawet od 10 do 20 lat. Jeżeli chodzi o zasięg, to nie tylko powiat, ale również mamy zawodników ze Szczecina, z Zielonej Góry, z Gdańska. Są jakieś nagrody? Walczycie o jakieś tytuły? Tytuły może niekoniecznie, ponieważ nie mamy jeszcze aż takiego prestiżu, ale mimo wszystko oferujemy naszym zawodnikom nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do grania, w postaci kart prezentowych, w postaci kart upominkowych. Gry komputerowe opanowały dzisiaj zespół szkół numer 1, ale najbliższą sobotę ponownie impreza właśnie związana z grami komputerowymi, tym razem w Kinie Wolność. Tak, 18 lutego od godziny 14 do 20 szykujemy drugą edycję Szczecinek Retro Games. Gry stare, konsole, retro, niekoniecznie stare znaczą złe. Naprawdę bardzo fajna przyjemność odświeżyć sobie pamięć, poznać to, co grali nasi rodzice, my jak byliśmy dziećmi i tak dalej. 50 stanowisk, turnieje, wstęp wolny, o godzinie 20 specjalny seans kinowy poświęcony też grom retro. Wszystkich serdecznie zapraszamy. To wszystko odbędzie się w holu Kina Wolność, tak? W holu Kina Wolność i w sali multimedialnej. Z roku na rok robi nam się coraz więcej wystawców, coraz więcej osób z całej Polski chce przyjechać i zaprezentować swoją kolekcję, swoje dorobki, więc musimy rozszerzać miejsce pokazywania całego tego sprzętu. Więc tak, całe Kino Wolność będzie opanowane przez gry komputerowe. A liczba miejsc jest w jakiś sposób ograniczona, czy każdy, kto zgłosi się, będzie mógł wziąć udział w tej zabawie? Lista jest na chwilę obecną zamknięta, ale zawsze jest tak, że mamy przygotowane kilka stanowisk dla takich osób, które się nie zgłosiły, a będą chciały przyjechać i pokazać swój sprzęt. No tutaj warunki nam pozwalają na zaprezentowanie do 60 konsol. No reszty z braku miejsca nie jesteśmy w stanie. Będziemy pracowali nad tym, żeby kolejne edycje też odbywały się jeszcze ewentualnie gdzieś, gdzie możemy zaprezentować jeszcze więcej. Ogólnie chętnych jest bardzo dużo, żeby pokazać to, co zbierali, nad czym pracują, pochwalić się innym osobom z całej Polski swoją kolekcją. Do niecodziennego zdarzenia doszło w styczniu w przebieralni szczecineckiego basenu. Młody mężczyzna podglądał przebierające się dzieci w szatni. Potwierdzam, taka sytuacja miała miejsce, odbywała się ona podczas pobytu rodzica z dziećmi na basenie. Też nie chcielibyśmy udzielać takichkolwiek informacji, dopóki ta sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona. Natomiast jeżeli chodzi o minimalizowanie takich zagrożeń, jest to na pewno niewątpliwie trudna sytuacja. Ciężko jest wyeliminować takie zachowania klientów, no bo po prostu po wyrazie twarzy nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy on ma złe zamiary, przychodząc na basen, czy nie. Oczywiście posiadamy system monitoringu wewnętrznego, także tutaj te kamery zdecydowanie się przydały, ponieważ po wizycie policji, która została od razu wezwana na miejsce, udało się tego człowieka rozpoznać i dzięki temu właśnie wobec niego toczy się w tej chwili postępowanie. Z tego miejsca chciałabym również zaapelować do wszystkich rodziców, instruktorów, opiekunów, którzy w trakcie ferii będą i nie tylko w trakcie ferii, na co dzień, w codziennym użytkowaniu obiektu, żeby zwracali uwagę na takich klientów, żeby reagowali, nie zamiatali tego gdzieś. Jest to ważne,
Bezpieczeństwo dzieci, wiadomo, jest najważniejsze, także proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w takich przypadkach i od razu informowanie obsługę. A czy tego typu przypadki zdarzały się wcześniej? Czy otrzymywaliście informacje właśnie na ten temat? W przeciągu 15 lat funkcjonowania obiektu nigdy nie docierały do nas takie sygnały od klientów, że żeby coś takiego się działo. Także to była, brzydko mówiąc, szybka akcja, dużo emocji nastąpiło tam podczas tego zdarzenia. Zareagowaliśmy jak mogliśmy, ale wcześniej takie przypadki się nie zdarzały. Bynajmniej nie było reakcji ze strony klientów i nasza obsługa też niczego nie zauważyła. Jesteście teraz szczególnie wyczuleni na takie sprawy. Pracownicy zostali poinformowani. Zwracacie uwagę właśnie na tego typu zachowania? Pracownicy zawsze zwracali uwagę na klientów, tym bardziej jeżeli był to klient nowy, nieznany z zewnątrz. Raz ze względów bezpieczeństwa, ponieważ ratownicy na przykład mają od razu zwiększoną uwagę na takiego klienta, którego nie znają, nie wiedzą, czy umie pływać. Tacy ludzie są obserwowani oczywiście. Podobnie panie, które sprzątają, kręcą się przecież ciągle po tych szatniach. Obserwują wszyscy, naprawdę. Mówię tylko po prostu, zdarzyło się tak w tej jednej sytuacji, że nikogo z obsługi akurat w tym miejscu nie było. Czyli co, klienci mogą czuć się bezpieczni, jeżeli teraz przyjdą na basen? Jak najbardziej. Oczywiście, że bezpieczni. Wszyscy jesteśmy w gotowości, także zapraszamy. Nie mamy wpływu na takie rzeczy, naprawdę. Nie tylko Samorządowa Agencja Promocji i Kultury przygotowała zajęcia na zimowe ferie. Również sztuczne lodowisko zaprasza do skorzystania z oferty. Lodowisko jest czynne w godzinach 11-20. Z przerwą techniczną 15-16 przez całe 2 tygodnie. Przez pierwsze 4 dni jest nauka dla dzieci i młodzieży. To są szkoły podstawowe, gimnazja. 11 godzina, między 11 a 13 odbędzie się nauka dla dzieci i młodzieży, tak jak wspomniałem. Te 2 godziny są całkowicie bezpłatne. Sprzęt, czyli łyżwy i kaski, dzieci za okazaniem ważnej legitymacji otrzymują bezpłatnie. Ja oraz druga nauczycielka wychowania fizycznego będziemy przyuczać, nauczać te dzieci, pomagać w takich ich jeszcze niedoskonałościach. Także tak to będzie funkcjonowało. Pierwsze 4 dni ferii, to jest między poniedziałek a czwartek. Czyli co, we wszystkie dni tygodnia, czy są jakieś wybrane dni? Nie, od poniedziałku do czwartku, między godziną 11 a 13 są zajęcia bezpłatne dla dzieci i młodzieży naszych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Natomiast w pozostałych godzinach funkcjonowania lodowiska jest możliwość wypożyczenia sprzętu już odpłatnie, tak, według cennika tegorocznego. Również Kryta Pływalnia zaprasza do skorzystania z oferty feryjnej. Akcja bezpłatnego basenu jest kontynuowana, także zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie ferii. To jest od 13 do 26 w dni powszednie od poniedziałku do piątku na bezpłatny pobyt na basenie. Szkoły gimnazjalne, uczniowie szkół gimnazjalnych w godzinach 13-15, natomiast uczniowie szkół podstawowych w godzinach 15-17. Również zostały przygotowane oferty dla grup zorganizowanych z zewnątrz, także z tą ofertą można się zapoznać na naszej stronie internetowej, jak i dla klientów indywidualnych. Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Czyli co, wystarczy przyjść na basen w tych dniach z ważną legitymacją szkolną, tak? Oczywiście, procedura jest znana wszystkim dzieciom, także ważna legitymacja szkolna obowiązuje i reszta dzieciaki sobie radzą, sprytnie się to odbywa. Po prostu przychodzimy tylko z ważną legitymacją w wyznaczonych godzinach. Stowarzyszenie Flota Polska DN zaprasza wszystkich zainteresowanych na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie DN, które odbędą się w sobotę i niedzielę na jeziorze Wielimie. Port Regat, plaża w miejscowości Gwda Wielka. Planowane jest rozegranie 12 wyścigów. To jedna z bardzo niewielu okazji, by zobaczyć czołowych zawodników Polski i świata w bezpośredniej rywalizacji na lodzie. Organizatorzy zapraszają w niedzielę o godzinie 10, a my przed zawodami rozmawialiśmy z uczestnikami ostatnich Mistrzostw Świata, Karolem Jabłońskim i Piotrem Burczyńskim.
To jest taka duża niespodzianka Mistrzostwa Polski w Bojerach na jeziorze Wielim. Jak to się stało, że zawitaliście właśnie w okolice Szczecinka? Mazury są zasypane pod śniegiem, zalew wiślany tak samo, także szukaliśmy akwenu bardziej położonego bardziej na zachód i akurat tak się złożyło, że ten akwen został wybrany. Mamy wspaniałe warunki tutaj lodowe, odpowiednio gruby lód, duży akwen, który pomieści ponad 50 zawodników, którzy tutaj przyjadą na Mistrzostwa Polski. No jeszcze powinien być wiatr do tego, żeby dobrze żeglować. Prognoza wiatrowa też jest super na ten weekend, także tutaj spodziewamy się takich bardzo fajnych warunków do rozgrywania tych regat i będą to jak zwykle bardzo, bardzo trudne mistrzostwa na bardzo wysokim poziomie. Polacy zanowią czołówkę światową, także tutaj jest wielu młodych zawodników utalentowanych, którzy ciężko pracują, którzy chcą wygrywać z nami i na pewno tutaj będzie walka o każdy metr. No właśnie. Powiedział pan mistrzowie świata, no jest pan mistrzem świata aktualnym, tu zawodnicy już trenują, pan dopiero przygotowuje sprzęt, powiedział pan, że młodzi chcą pana zlać, tak? Chcą zlać mistrza, jak to będzie w tym roku? Tutaj nic się nie zmieni, tutaj od lat już jestem do tego przyzwyczajony, ale jak mówię, też tanio skóry nie sprzedam, faktem jest, że lata lecą szybko, ale najważniejsze jest to, że mamy tylu młodych, utalentowanych zawodników, że mam swoich następców i naprawdę to jest powód do radości. A nie nudzi się panu żeglowanie później zimą, no bez przerwy pod żaglami? Jak ktoś coś kocha i coś jest jego pasją, to trudno, żeby ta pasja miała się nudzić, prawda? Czasami następuje zmęczenie tym sportem, zmęczenie przygotowaniami, ponieważ nie oszukujmy się, same Bojery, jest to potężna ilość godzin przypracowanych przy sprzęcie w warsztacie, potem jest potężna ilość godzin w podróży, tak samo i na siłowni i w terenie, żeby swoją formę poszlifować i to zajmuje mi bardzo dużo czasu, a jeżeli chodzi o żeglarstwo na wodzie, wiadomo, że to też jest moja praca. Jestem zawodowym żeglarzem, żegluję bardzo dużo i na razie, że dopóki mam zdrowie, dopóki mam siłę, będę to robił, aczkolwiek już myślę o tym, żeby troszkę zwolnić. No właśnie, a co decyduje o tym, że pan ciągle zwycięża, no jest najlepszy w kraju i nie tylko to jest talent, czy ciężka praca? To nie jest tak, że ja ciągle zwyciężam. No tak się składa, że ja zwyciężam, czy wygrywam Mistrzostwa Świata. To jest też, no powiem, no, czy jakimś ewenementem. Mam, znaczy nie to, że mam jakąś receptę na wygrywanie, ale potrafię się przygotować do tych najważniejszych imprezy i akurat rozstrzygnąć na swoją korzyść. A znowu inne regaty krajowe, ewentualnie nie, też no, inni żeglarze je wygrywają, także to nie jest tak, że jestem absolutnym numer jeden cały czas. U nas to jest kwestia no, formy dnia, formy doboru sprzętu i szybkości, jaką się osiąga. To nie jest taka niszowa dyscyplina w Polsce. Ile osób uprawia tą dyscyplinę sportu? Czy to jest niszowa? Naturalnie nie jest to tak popularny sport jak piłka nożna, siatkówka, czy windsurfing, czy jakiś inny dyscyplin sportu. My mamy akurat tutaj zrzeszonych kilkaset członków na Bojery regularnie, na regaty seniorskie. Przyjeżdża w granicach 40-50, czasami mamy 80 seniorów. Mamy najliczniejszą flotę juniorów na świecie i tam mamy, to jest też taki powód do dumy. My mamy dobry taki no, jakby mówić, patent na naszą młodzież, potrafimy ich zarazić tym pięknym, ale bardzo trudnym sportem. Teraz akurat za tydzień odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów i tam na każdych regatach praktycznie mamy więcej 20-30 juniorów i tego nam mogą potem zwrócić no, inne państwa. Ma pan nowy sprzęt? Powiedział pan, że dopiero co przyjechał ze Stanów, to już przetestowany, czy będzie pan go testował tutaj właśnie na jeziorze Wielimie? No to nie jest, znaczy to nie jest nowy, znaczy to jest nowy z tego roku, on był ze mną w Stanach na Mistrzostwach Świata, także on tutaj wrócił dopiero przez wczoraj z Ameryki, także zdążyłem go rozpakować, sprawić, czy nie uległ zniszczeniu. Tak samo to dotyczy i Michała Burszyńskiego i Tomka Zakrzewskiego, także to akurat wszystko dojechało, całe szczęście, zdążyliśmy na tym Mistrzostwa Polski. To kto będzie dla pana tutaj największym przeciwnikiem?
tutaj, no standardowo, Michał Burczyński, Tomek Zakrzewski, Łukasz Zakrzewski, Robert Graczyk i jeszcze wielu innych młodych zawodników. Także tutaj, jak powiedziałem, jest 10 pretendentów, 15 pretendentów do tytułu mistrza Polski. A jeszcze spytam o Akwen. Czy pan zna to jezioro, jeziora w ogóle tutaj na Pojezierzu Drawskim? No jestem tutaj, znaczy na tym akwenie jestem po raz pierwszy. Jak widać, że wspaniały, długi, duży akwen, także będzie się jezioro spędzić. No jak na każdym jeziorze zmiany wiatru będą też spore. Zobaczymy. Szybkość na pewno będzie tutaj no, tym najważniejszym takim faktorem, który zawsze decyduje o zwycięstwie. Ci, którzy będą latali najszybciej i najmądrzej, będą wygrywali te regaty. Karol Jabłoński będzie dla pana największym przeciwnikiem na jeziorze Wilimie? No na pewno Karol jest jednym z faworytów tych regat. Bodajże jest aktualnym mistrzem Polski, no ale jest jeszcze kilku szybkich chłopaków też, są bracia Zakrzewscy, Łukasz i Tomek, jest Robert Graczyk, także jest tutaj kilku chętnych i na pewno przy tych 12 wyścigach, które planujemy, no wiele się może wydarzyć. A pan w jakiej formie jest? No forma jest niezła, bo i była niezła, także no medal brązowy mistrzostw świata, srebrny medal mistrzostw Ameryki Północnej. Także no, jestem zadowolony z formą, którą przygotowałem i no, pozostaje tylko walczyć i popełnić na trasie mniej błędów niż przeciwnicy. No właśnie, a to jezioro, nie wiem, zna pan Wielimię? Chyba raczej nie. Nie znam jeziora, jestem tutaj pierwszy raz, zima spłatała nam figle tego roku. Wszystkie takie nasze, że tak powiem, główne akweny, najpopularniejsze bojerowe akweny są zasypane śniegiem. Stąd organizatorzy regat zdecydowali o przyniesieniu tutaj na Wielimię. Na pierwszy rzut oka jezioro wygląda bardzo dobrze. Wiatr chyba również dopisuje. No, dzisiaj wiatr jest średni, umiarkowany. Jutro w prognozie bardzo podobnie jak dzisiaj. Niedziela jest dniem takim słabo wiatrowym, ale wygląda na to, że jeżeli prognoza się sprawdzi, to powinniśmy rozegrać komplet planowanych 12 wyścigów. Sprzęt decyduje o tym, kto będzie lepszy? Bojery są klasą bardzo techniczną i sprzęt w dużej mierze decyduje, ale ta cała polska czołówka czy czołówka światowa to ma tak wyrównany sprzęt, że tam już decydują jakby inne niuanse, także no sprzęt jest bardzo ważny, uzyskanie szybkości jest bardzo istotnym elementem, nadwyżki szybkości nad rywalami, czego dowodem są nawet ostatnie regaty, gdzie ja i właśnie Karol Jabłoński startowaliśmy na sprzęcie zapasowym, ponieważ nasz sprzęt główny sportowy nie wrócił ze Stanów Zjednoczonych i musieliśmy uznać wyższość wielu kolegów z Polski. Także no byliśmy, że tak powiem, na miejscach 7., 9. po 6 wyścigach. Także świadczy to o tym, że koledzy nie czekają na nas, jeżeli mają tą nadwyżkę i nam na sprzęcie gorszego sortu też jest ciężko wygrać. Tak jak Karol Jabłoński powiedział, wszyscy trenują, bo chcą zlać mistrzów. No to jest dyscyplina indywidualna, każdy chce wygrać tutaj. Dlaczego Polska jest no, taką potęgą w tej dyscyplinie sportu? Polacy od wielu lat zajmują czołowe lokaty, mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Jakby mamy tutaj silne tradycje bojerowe. Mój tata w latach 70. odnosił sukcesy, Bogdan Kramer, Stanisław Macor. Także mamy tutaj silne bojerowe korzenie, mamy wiedzę i doświadczenie starszych zawodników. Budujemy dużo sprzętu też wysokiej światowej klasy i jakby no... No i tak jakby mamy dobry system szkolenia też młodzieży, tak myślę, że może nie jest idealnie, ale na pewno jest dużo lepiej niż w wielu tych bojerowych krajach na świecie. Tutaj na Pomorzu to nie jest popularna dyscyplina sportu, czy jest szansa na to, aby ona tutaj zagłościła na trwałe? To nigdzie nie jest popularna dyscyplina sportu, nie tylko na Pomorzu, także wydaje mi się, że bojery tracą na popularności z roku na rok. Jakby no, ciężko mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo ja się nie zajmuję popularyzacją tej dyscypliny. Ja to kocham, to jest moja pasja, ja to po prostu robię. Jakby jakieś analizowanie tego to jest może dla socjologów działka, a nie dla mnie, dla zawodnika. Także no ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Czyli to jest taka dyscyplina dla, można powiedzieć, fanatyków? No tak, zdecydowanie jesteśmy fanatykami bojerowymi. Myślę, że tak. Cóż, życzymy pomyślnych wiatrów, bo tego chyba trzeba wam życzyć, no i bezpiecznego żeglowania, bo tak to chyba trzeba określić. Bardzo dziękuję. W niedzielę 12 lutego rozegrana zostanie ostatnia kolejka gier amatorskiej ligi halowej piłki nożnej imienia Zbigniewa Ponichtery przed play-off. Początek zmagań o godzinie 12. Natomiast zarząd koła Jesiotr zaprasza na zawody podlodowe 2017, które odbędą się w niedzielę 12 lutego na Jeziorze Trzesiecko.
Zarząd Koła Jesi od PZW w Szczecinku zaprasza wszystkich członków koła na zawody podlodowe 2017 roku, które odbędą się 12 lutego bieżącego roku na Jeziorze Szczecieckie w okolicy Świątek. Zapisy można dokonać pod numerem telefonu 504-412-088 lub przyjść do siedziby koła. Zbiórka o godzinie 8:00 na plaży przy ulicy Różanej. Metoda połowu dowolna, jedna wędka. Gwarantujemy atrakcyjne nagrody oraz gorący posiłek. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów w przypadku oczywiście braku bezpiecznej pokrywy lodowej lub małej liczby uczestników zawodów. Wpisowe wynosi 20 zł. Tutaj jeszcze taka gorąca prośba do wszystkich, głównie wędkarzy, którzy zostawiają niektóre rzeczy i śmieci na lodzie, bo lód stopnieje, a wszystko co zostawimy teraz na lodzie, pójdzie na dno i zaśmieci jezioro. Jest więc taka prośba, żeby nie zostawiać żadnych, nawet najmniejszych rzeczy teraz na lodzie, bo lód za lada dzień, lada tydzień stopnieje i wszystkie rzeczy zostaną w wodzie. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę.